Szerszenie fascynowały mnie od zamierzchłego dzieciństwa. Dawno temu postanowiłem poznać ich etologię. Są piękne, kochają zapach drzew. Przekonałem się o tym, uciekając przed zasadniczą służbą wojskową w połowie lat 80. XX wieku w Bieszczadach, rąbiąc drewno na rozpałkę do leśniczówki. Zawsze wtedy z szemraniem śmigłowców przylatywała grupa tych cudownych owadów. Obserwowały, oblatywały z ciekawością, a widziały intensywniej niż ja, bowiem ich oczy rozróżniają tysiące razy więcej kolorów. Samice są okrutne, samce zaś łagodne. Podobnie jak modliszki. Do wojny szykuje się tylko płeć żeńska. Wiem, że bywają wkurwione, gdy wejdzie im się w trajektorię lotu, gdyż nikt nie lubi, jak mu się zakłóca szlak, tworząc tor przeszkód, rzucając kłodę pod nogi w postaci swojego cielska. Nie uczyniły mi w życiu żadnej krzywdy. Dają sobie prezenty, oszukują swoich prześladowców, ale też partnerów seksualnych. Dzieci szerszeni, czyli larwy, same miewają dzieci, które z kolei zjadają swoje młodociane matki. Te największe osy społeczne tworzą raz na jakiś czas z niejasnych powodów wielotysięczne zgromadzenia w lasach. Rytuały godowe szerszeni nie ustępują bogactwem form i wykwintem obrzędom seksualnym ptaków. Pierwsza istota żywa, która opuściła oceany i zeszła na powierzchnię lądów, by żyć własnym życiem, przypominała kształtem oraz etologią skorpiona i modliszka. Modliszki, mantis religiosa od pozycji modlitewnej, łączą dwa rodzaje przyjemności, seksualną i spożywczą. Dama w chwili orgazmu odgryza głowę samca i rozpoczyna jedzenie w rytm ruchów spastycznych. Jej frykcyjna pulsacja wspomaga trawienie białka, wkrótce zaś połknie niczym Eucharystię swoją ofiarę, partnera w całości, jak pyton skalny kozę. W grudniu raczej nie usłyszycie dźwięku podrywającego się do lotu dywizjonu śmigłowców. W grudniu dusze szerszeni tańczą somnambulicznie w letargu spływającego przez żyły napalmu. W grudniu wydaje ci się, że szerszenie umarły. Będziesz czekał na warczenie helikopterów zapowiadające budowę gniazd ulepionych ze starych gazet. Przeniesienie z lasów w stronę siedlisk rodzinnych ogrodów. Tęsknota za mrocznym brzęczeniem wokół latarni ulicznej, w tle lampki nocnej na werandzie, w okręgu dziecięcego lęku przed nieznanym jadem, który powoduje nagłe omdlenie. Nostalgia największej z os. Jeśli ktoś cię kusi brzękiem tłuczonego szkła, mami warkotem szerszenia, nie będąc nawet namiastką owada, wiedz, żeś podpisał pakt z pizdowatą rozpadliną. Szerszeń to wbrew pozorom symbol energii żeńskiej, totalnie niepodobny do kociej pantery, dostojnej wilczycy czy smutnej ćmy. Jest pełen agresji, która buzuje w całym jego ciele i gotowy jest jednym ukąszeniem doprowadzić człowieka do mocnego osłabienia. Szerszeń to symbol klątwy, którą kobiety rzucały i rzucają na lud męski. Jak każde złorzeczenie, wraca ono również do nich, pokazując ich siłę wymierzoną w nie same. Rzucane uroki, czy po prostu złe myśli pod adresem ojców, partnerów, wynikają z doświadczeń kobiet, które od wieków są traktowane niezgodnie z własną mocą, bez należnego im szacunku. To skryte emocje oraz poczucie krzywdy i niesprawiedliwości zmieniają kobietę w szerszenia. Nawuzowana energią i skrzywdzeniem życzy jak najgorzej swoim oprawcom, czym wysyła niskie wibracje również na swoją głowę. Zaczarowuje mężczyznę w atakującego potwora, a siebie w szerszenia, który nie potrafi puścić żalu. Ale etap szerszenia jest potrzebny, by uświadomić sobie wojnę, również tę wewnętrzną, której już nie chcemy. Jeśli znajdziesz w atlance splecione ze starych gazet gniazdo szerszeni, w opuszczonych przez ludzkość ogródkach działkowych, w chatynce na klepisku, której nawet bezdomni nie chcieliby przenocować, ze względu na upiorność odstraszającą ich zabobonami rodem z wieków średnich, nie irytuj się, a orientuj. Nie bój się, a bądź uważny. Podłużny kokon, zwisający pod sufitem niby żyrandol w Pałacu Prezydenckim, sklejony ze wszystkich dostępnych materiałów budowlanych, które te wielkie owady obrosłe mitami i legendami znalazły na stole, wygląda czasem jak szpikulec z kebabem tureckim, przypomina go nawet barwą, ponieważ czasopisma były poplamione kawą. Znajdowały się tam również resztki zjełczałego jedzenia i innych antyków, artefaktów i artykułów,
które pozostawił po sobie ostatni człowiek niczym pobojowisko. Lęk przed buczeniem, brzęczeniem, warkotem śmigłowców, wyciem pikujących myśliwców bombardujących, cwałem walkirii Ryszarda Wagnera, dobywającymi się z centrum gniazda, wywodzi się w linii prostej z baśni, którymi karmiono dzieciaki, aby ustrzec je przed niebezpieczeństwem ukąszenia. Warkoczące dźwięki podrywającej się do lotu kawalerii helikopterów w ogniu, słyszalne dla ucha ludzkiego, dochodzące z wnętrza otuliny, świadczą o tym, iż w gnieździe trwa praca albo akt seksualny, albo też szerszenie wyczuło obecność intruzów, uzurpatorów i postanowiły wyrazić zdenerwowanie. Jest to po prostu ekspresja wkurwienia. Biologia ewolucyjna wykształciła pojęcie ostrzeżenia, sygnału alarmowego, który jest sensualny. Może być foniczny, barwny, smakowy, dotykowy, bądź może stanowić element powonienia, jak wydzielina skunksa. Struktura, konstrukcja i kompozycja jądra kokonu zawiera w sobie tylko bogactwo doznań stanu natury. Wieloaspektowość szerszenia, żądła i jadu instaluje się w postrzeganiu przez uzurpatora, który nie jest zdolny do kreacji sztuki mimetycznej, ponieważ posiada przerośnięte, napompowane ego wikinga.